Witam serdecznie, moi drodzy, na moim kanale i chcę Was zaprosić na zupełnie niezwykły okres Wielkiego Postu na kanale Ikonoplastyka. Chciałbym pokrótce powiedzieć parę słów na temat tego, co będę chciał tutaj z Wami robić, jakby to, co będę, o czym będę chciał mówić. Przede wszystkim chcę się wesprzeć na dwóch książkach, które również Wam serdecznie polecam. Książka Aleksandra Bety i księdza Dominika i książka księdza Teodora Sakielewicza. Pierwsza to, tak jak tutaj widzicie ją z boku mnie, to jest Trening Ducha i Ciała. I druga książka księdza Teodora, Zeszyt Walki Duchowej. To dwie pozycje na okres Wielkiego Postu. Ja zachęcam do zakupu. Poza tym chcę powiedzieć, że na tym kanale będziemy tutaj właśnie, będę chciał z Wami prowadzić pewne ćwiczenia, pewne duchowe zadania będziemy sobie wyznaczać na każdy tydzień Wielkiego Postu, by można było przejrzeć się w nich, przejrzeć się w tym, tak naprawdę, kim jesteśmy, zobaczyć siebie w innym świetle, zobaczyć też, że Bóg daje nam ten czas po to, byśmy nawrócili się, byśmy zmienili swoje życie, by ten czas oświetlił nas, byśmy szli w drodze do Boga, szli do doskonałości, rozwijali się duchowo. To jest taki trening duchowy. Będę przypominał również o treningu ciała. Dlatego właśnie mówię też o tych dwóch książkach, ponieważ właśnie też myślę, że jak to w tym starym porzekadle, w zdrowym ciele jest zdrowy duch, warto o to zadbać. Chociażby w tym okresie Wielkiego Postu, a ponieważ okres letni już tuż, tuż, najpierw wiosna, a później lato, więc naprawdę warto zadbać o formę, by latem cieszyć się już dobrym zdrowiem. Więc zapraszam też na ten kanał serdecznie. Każdy z Was znajdzie dla siebie coś miłego, coś fajnego i myślę, że naprawdę będzie to okres zupełnie niezwykły. Okres zmartwychwstania, który za 7 tygodni, myślę, że znajdzie Was w dobrej formie, nie tylko tej cielesnej, ale przede wszystkim tej duchowej. Będziemy przygotowani na przyjęcie zmartwychwstałego Chrystusa. Będziemy mogli się cieszyć wspólnie tą wielką radością, radością, którą będzie przeżywał cały Kościół katolicki. Więc zapraszam serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze drobne informacje, ale też już początek jakby tych zadań, które przed nami są. Moi drodzy, na początek pierwsze zadanie na tych pierwszych kilka dni Wielkiego Postu od środy popielcowej. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, by się wyspowiadać, by ten okres Wielkiego Postu rozpocząć z czystym sercem, by łaska Boża na nas spoczywała, byśmy byli przygotowani na ten czas, bo Duch Święty ma w nas pracować. To pierwsze i nadrzędne zadanie dla Was. Drugie zadanie to takie, by przyjmować Komunię Świętą, by już po spowiedzi wyznaczyć sobie jako zasadę chodzenie regularnie na mszę świętą. Myślę, że dobrą praktyką byłoby, aby ta msza święta była w każdego dnia, na ile to jest możliwe, aby każdy dzień spędzić z Panem Jezusem, iść do kościoła, czy to rano, czy wieczorem, w zależności od Waszych obowiązków. To drugie zadanie. Trzecim zadaniem jest przygotowanie sobie
pobożnej lektury duchowej. Może to być Pismo Święte, może to być jakaś dobra książka, ale nie dobra książka sensacyjna, jak najbardziej nie do końca. Myślę, że dobrze by było, by poznać Pana Jezusa bliżej, a więc do tego niezbędne będzie Pismo Święte. Być może inna książka, podobna to może mało źle powiedziane, ale książka, która będzie Was rozwijać duchowo. Czy książka na przykład papieża Benedykta, Jezus Nazaretu, czy jakaś inna lektura, której w tej materii, w której czujecie jakiś brak. Być może to być jakaś lektura o Maryi na przykład. Ja serdecznie polecam. Więc zapraszam, by przygotować sobie, i to jest trzecie zadanie do wykonania w ciągu tych kilku najbliższych dni, by rozpocząć z pełnym impetem, z pełną mocą pierwszy tydzień Wielkiego Postu od pierwszej niedzieli. No i oczywiście pamiętajmy również o takich rzeczach, że środa popielcowa to dzień postu ścisłego, a więc jemy tyle, ile potrzebujemy do przeżycia tak naprawdę, czyli na pewno jeden posiłek dosyta, plus mogą być dwa posiłki małe. Oczywiście z wyłączeniem osób, które muszą jeść posiłki ze względów normalnych, ze względów zdrowotnych, to jest oczywiste. No i oczywiście, tak jak to Kościół katolicki mówi, oprócz małych dzieci, dzieci również wyłączone są z tego obowiązku. I pamiętajmy również o piątkach. Piątki to okres, to czas, kiedy wiemy dobrze o tym, będziemy to również przeżywać. To okres męki i śmierci Pana Jezusa. Wobec czego starajmy się w tym okresie Wielkiego Postu o wyrzeczenie również związane z posiłkami. A więc zalecany jest w tym okresie również post ścisły. Czyli tak, jak ja powiedziałem to przed chwilą. Ważne jest i bardzo pożądane uczestniczenie w Drodze Krzyżowej w piątki. Zapraszam Was do tej praktyki jak najbardziej, ponieważ jest to ważna praktyka, by pamiętać o tym, że Pan Jezus poniósł mękę krzyżową, by świętować to, by przeżywać ten czas związany z Wielkim Piątkiem, który będziemy już na końcu Wielkiego Postu w sposób szczególny, w którym będziemy uczestniczyć. To są takie zadania, to jest zadanie czwarte tak naprawdę, więc cztery zadania takie najbardziej podstawowe do wykonania na ten czas, na czas tych kilku dni, czyli takie rzeczy przygotowawcze, ale również pewne już elementy stałe, które dobrze sobie wpleść w swój codzienny harmonogram, w codzienny swój plan dnia, by zawsze rano, kiedy spoglądacie na swój program, by właśnie pamiętać o tych rzeczach. Dobrze by było również to już dla takich prymusów, można tak powiedzieć, byście sobie włączyli w okresie Wielkiego Postu różaniec, na ile jest to możliwe. Oczywiście można go odmawiać wszędzie, a więc kiedy jedziecie do szkoły, do pracy, kiedy poruszacie się samochodem, to jest bardzo fajna modlitwa, która pomaga tak naprawdę nie tylko skupić uwagę na tej czynności, którą wykonujecie fizycznie, ale też wówczas rozpamiętujecie poszczególne etapy życia Jezusa i Maryi, wobec czego jest to najwspanialsze wprowadzenie do poznawania Pana Jezusa i Maryi właśnie poprzez czytanie regularne Pisma Świętego. Tak więc zapraszam do tego piątego, tak naprawdę już dla tych osób, które chcą w sposób szczególny właśnie taki jak najbardziej przeżyć ten czas nawrócenia i pokuty. Możecie ten różaniec poświęcić w ten sposób, że będzie to różaniec pokutny,
a więc możecie odmawiać tylko części bolesne na przykład, by pamiętać, że trwamy w okresie Wielkiego Postu. To już wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej. Więc takie zadanie dla Was. Ja Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne nasze spotkanie w kolejnym tygodniu, już pierwszym Wielkiego Postu. Pozdrawiam z Bogiem. Do zobaczenia.